otrzymujemy od Was masę maili. Dużo wiadomości również pojawia się na Facebooku. Ale niektóre są niepokojące, zastanawiające, wręcz intrygujące. Taką była również ta wiadomość, o której chcemy Wam w tym nagraniu powiedzieć. Wiadomość otrzymaliśmy od osoby, która sama siebie nazywa Bobok, w kulturze słowiańskiej demon. W wiadomości było nagranie oraz wiersz. Co było w nagraniu? Sami zobaczcie. Czym lub kim jest Bobok? To nadprzyrodzona istota z polskiego folkloru. Demon zwierzeń słowiańskich. W zależności od regionu nazywa się go również Bobo, Babuk, Babok lub Bebok. W polskich wierzeniach ludowych Bobok był małą, brzydką i złośliwą istotą, którą straszono dzieci w celu ich zdyscyplinowania. Wzmianka o Bobie znajduje się w pochodzącej z początku XVII wieku peregrancji dziadowskiej. Według niej Bobo miał bić dzieci i czynić w domu różne szkody. Można jednak go było przebłagać ofiarą żywności. Oskar Kolberg odnotował w XIX wieku groźby, którymi mógł charakteryzować się Bobok. Cicho bądź, bo cię Bobo weźmie. Albo jak nie będziesz jod, to cię Bobo zje. W tym kontekście czytelna staje się etymologia słowa Bobo, które niesie znaczenia dziecko i strach. Zdaniem Franciszka Sławskiego to ekspresyw z tak zwanej mowy dziedzicznej, dający się wyłożyć jako słowo boli. W tym kontekście nazwa uzasadnia wyobrażenie tego demona jako okrutnego, sprawiającego ból potworka wzrostu małego dziecka. To, jak Bobo ma dręczyć, utrwalił folklor dziecięcy, a w szczególności zabawy, podczas których straszymy dzieci, a one lubią się bać. Oto niektóre z rymowanek używanych podczas owych zabaw. Idzie Bobo, złapie kogo? Idzie Bobo z daleka, po małego człowieka, dawaj go. Idzie Bobo po żelazie, co napotka, to przelezie. Idzie Bobo i dotknie tu kogo, tu, tu, tu. Idzie Bobo, uszczypnie tu kogo, szczypu, szczypu, szczyp. Idzie Bobo, podrapie tu kogo, drapu, drapu, drap. Jest nawet taka, brzmiąca dość zagadkowo. Dodo, moje Dodo, ścigało mnie Bobo. Ręce, nogi miało, ukochać mnie chciało.
Tę ostatnią zwrotkę otrzymaliśmy jako wiadomość w mailu. Osoba, która wysłała wiadomość, nie napisała nic więcej, nie przedstawiła się, nie wyjaśniła powodu wysłania wiadomości. Znajdowała się tam tylko rymowanka i tajemniczy film. Ale w jaki sposób możemy powiązać postać słowiańskiego demona z dziwnym nagraniem, które otrzymaliśmy? Czy możemy doszukiwać się w nim większego sensu? Czy jest to tylko wiadomość, która, jak sam Bobok, ma nas tylko przestraszyć? Czy wiadomość może być kolejną próbą rozpoczęcia wielkiej internetowej zabawy w stylu klauna z Koszalina, który na tyle zaintrygował polskich internautów, że stworzył postać, która swoją popularnością obiegła cały kraj? Mamy więc do Was prośbę. Jeżeli ktoś z Was, widzowie, będzie w stanie odnaleźć ukryty sens, przekaz w wiadomości, nawiązanie do postaci demona, Boboka, niech da nam znać w komentarzach lub na naszej grupie Łowców Tajemnic. Link w opisie filmu. Być może wspólnymi siłami uda nam się dojść do sensownych wniosków i być może rozwikłać pewną tajemnicę.